Szanowni Państwo, to wielki zaszczyt z panią minister Marlą Maląg, która wprowadzała 800 najważniejszy program godnościowy dla polskich rodzin w trzeciej RP wprowadzony przez rząd pani premier Beaty Szydło wtedy jako 500 plus i my jako prawo i sprawiedliwość będziemy bronić tego najważniejszego społecznego programu trzeciej RP, który dzisiaj jest przez liberałów atakowany, ale również jesteśmy konstruktywną opozycją. Opozycją, która przygotowuje projekty ustaw ważne dla polskich rodzin i przygotowany przez panią minister Marlenę Maląg ze mną projekt ustawy to jest element wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pierwszą naszą propozycję, to jest kwestia niejako waloryzacji tego progu, który jest do dnia dzisiejszego ustalony na poziomie 85 528 złotych progu, który umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego, podatku PIT dla rodzin wielodzietnych 4, czyli rodzin posiadających czwórkę i więcej od 1 stycznia 2022 roku został wprowadzony nowy próg dzięki decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości na poziomie próg podatkowy 120 tysięcy złotych i proponujemy w tej bardzo ważnej dla tych rodzin wielodzietnych ustawie, aby próg zwolnienia dla rodzin wielodzietnych 4 plus podnieść z 85 tysięcy 528 złotych właśnie do 120 tysięcy złotych. Jest to absolutnie logiczne. I bardzo prodemograficzny ruch wspierający rodziny wielodzietne. Chcę jasno wskazać z panią minister Marylą Malą, że ten próg 85 528 zł obowiązywał od 2009 roku do 2021. Nie został zmieniony. Dzisiaj jeszcze nie został zmieniony dla rodzin wielodzietnych. Został zmieniony jedynie próg podatkowy od 1 stycznia 2021. 2022 roku. W związku z tym chcemy niejako dostosować systemowe wsparcie podatkowe dla rodzin wielodzietnych do pierwszego progu podatkowego, który obowiązuje dzięki decyzji rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, czyli próg 120 tysięcy złotych. Naszym zdaniem ta sprawa powinna być całkowicie wyjęta spod sporu politycznego i bardzo dziękuję pani Marlenie Maląg, która wprowadzała 800 plus o ten apel do marszałka Szymona Hołowni, aby wprowadzić szybką ścieżkę legislacyjną dla tego projektu ustawy, tak żeby od 1 stycznia 2025 roku rodziny 4 plus były objęte większym zwolnieniem podatkowym z podatku dochodowego. I druga kwestia, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ulgę na pierwsze dziecko, są również limity limity dochodów, które umożliwiają skorzystanie z takiej ulgi. Dzisiaj mamy te limity określone na dwóch poziomach. 112 tysięcy złotych w przypadku, gdy podatnik pozostaje przez cały rok w związku małżeńskim. 112 tysięcy złotych dla osoby, która samotnie wychowuje dziecko i 56 tysięcy złotych w przypadku, gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. To jest mowa przede wszystkim o tak zwanych konkubinatach. I szanowni państwo, proponujemy jako konstruktywna opozycja, jako Prawo i Sprawiedliwość racjonalne podniesienie tych limitów ze 112 tysięcy do 120 tysięcy, a więc o 8 tysięcy złotych tego progu dochodowego, który umożliwia skorzystanie z ulgi na pierwsze dziecko właśnie dla kategorii podatników pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim oraz osób samotnie wychowujących dzieci oraz z 56 tysięcy do 60 tysięcy dla tej ostatniej kategorii, a więc podatników, którzy nie pozostawali w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. Szanowni Państwo, koszty tych dwóch rozwiązań są naprawdę w skali całego kraju niewielkie. Dla budżetu państwa to jest 36 milionów złotych. Chcę przypomnieć, że tylko w tym roku nagrody dla wszystkich Pracowników ministerstw wyniosły 51 milionów złotych. Wsparcie taką propozycją legislacyjną polskich rodzin wpisuje się właśnie w taką i powinno wpisywać się naszym zdaniem w taką ponadpolityczną zgodę co do wspierania rozwiązań, które podatkowo wspierają te czynniki prodemograficzne. Proponujemy szybką ścieżkę legislacyjną serdecznie pani minister Marlenie Maląg, która wprowadzała 800 plus z panem premierem Mateuszem Morawieckim i z rządem prawa. I Sprawiedliwości. Dziękuję za pracę nad tą ustawą i chcę jasno powiedzieć, dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki pokazywał gigantyczne koszty, które dobijają polskie rodziny. Jest coraz ciężej. Koszty energii rosną, koszty ciepła rosną, czynsze rosną. VAT na żywność cały czas jest podniesiony, pomimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość apeluje, żeby był objęty zerową stawką podatku VAT. Ludziom po prostu, Polakom żyje się coraz gorzej. I Cierpią na tym, Szanowni Państwo, dzieci, cierpią dzieci. Dla rodzin wielodzietnych jest to ogromny dzisiaj problem. Problem, żeby spiąć od pierwszego do pierwszego cały budżet. Stąd nasza propozycja to jest systemowa propozycja wsparcia rodzin wielodzietnych oraz tych, które wychowują pierwsze dziecko przy uldzie na pierwsze dziecko. I zachęcamy wszystkie partie polityczne do poparcia naszego projektu, projektu prawa i sprawiedliwości, ponieważ jesteśmy konstruktywną opozycją.